Każdy akt twórczy zaczyna się od przyjemnego pobudzenia, czyli inspiracji. Następnie przechodzi przez fazę ciężkiej, żmudnej pracy i kulminuje w radości autoekspresji. Tak działa kreatywność i tak powstaje dzieło sztuki. Czytając analizy doktora Aleksandra Lowena, wybitnego amerykańskiego psychoterapeuty i psychiatry, zastanawiam się, co stwarza artystom motywację do działania w obszarze sztuki. Skąd czerpią energię i siłę do twórczego życia? Jak uruchamiają w sobie grę wyobraźni? Czy proces twórczy może być przyjemnością? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha-Gomułka. Dziś spotkanie z Maćkiem Pęcakiem, artystą totalnym, bezkompromisowym, oddanym sztuce w 100%. Maciek jest rzeźbiarzem, malarzem, twórcą obiektów i instalacji. Witaj, Maćku. Witaj. Goszczę dziś w Twojej pracowni na krakowskim Salwatorze, mieszczącej się w domu, w którym na przełomie XIX i XX wieku w latach 1899 do 1914 mieszkał i tworzył wybitny polski malarz Jacek Malczewski. Jak się tu znalazłeś? Ach, to jest sytuacja dość prosta. Dostałem informację od koleżanki już 18 lat temu. Dokładnie i przybyłem tutaj szukając nowego właśnie miejsca na pracownię, a mieszkałem na Borku Fałęckim. Tak się losy potoczyły, że jednak ta wędrówka jest, zdaje się, w życiu konieczna, czy do wewnątrz, czy właśnie taka czysto fizyczna. Dlatego tak to miejsce mnie zajęło, że siedzę do dzisiaj. Czy świadomość, że przez 15 lat tworzył tu ten wybitny artysta, działa na ciebie mobilizująco? No jest to bezsprzecznie oczywiście ekscytujące, gdyż no, jest to postać nietuzinkowa. Jeden z większych malarzy, nie ma tutaj co obijać w bawełnę. Cała aura Salwatora generalnie jest też niezwykła, gdyż to miejsce jest magiczne, muszę powiedzieć bezpośrednio i wprost. Zabudowania, teren górzysty, leśny, Wisła po drugiej stronie ulicy i oczywiście wspaniali gospodarze. To wszystko sprawia, że czuję się tu momentami fenomenalnie, muszę szczerze, bez ogródek przyznać. Zróbmy małą wędrówkę na osi czasu. Mhm. Gdzie spędziłeś dzieciństwo i lata młodzieńcze? Jestem Sanoczaninem z wyboru, choć nie urodzenia, gdyż urodziłem się w Rymanowie, a to też jest sytuacja no właśnie taka, że mam cię przewieziona, bo nie było miejsca w szpitalu wówczas w Sanoku i wywieziono ją do pięknego małego miasteczka Rymanów, jakieś 20 kilometrów obok Sanokacz, powiedzmy jakoś tak. Po narodzeniu, po tygodniu wróciłem do Sanoka, ulica Berka Joselewicza. 10 przez 25 siostra mnie przywitała, starsza o 8 lat i starsze rodzeństwo. I od 64 roku jestem Sanoczaninem do tego stopnia, że nie wyprowadziłem się i mój cały adres jest w Sanoku do dzisiaj. Czy miejsce urodzenia może mieć wpływ na życie człowieka? Jak to postrzegasz? Oczywiście, to jest bezsprzecznie bardzo ważne. Otoczenie, w którym wyrastamy, środowisko, powiedzmy dom, który proponuje rodzice, taką, a nie inną wrażliwość, kulturę, to jest niezmiernie ważne dla rozwoju osobowości i wrażliwości młodego człowieka. No. Potem był wyjazd do Krakowa i studia na Akademii Sztuk Pięknych.
Czy to był dla ciebie dobry czas? Wyjazd wiązał się z moją świadomą kontynuacją, powiedzmy, zainteresowań plastyką. Skończyłem średnią szkołę Liceum Sztuk Plastycznych w miejscu piastowym, to jest koło Krosna, Podkarpacie, szerzej dla słuchaczy. Wspaniała szkółka, to dużo mógłbym opowiadać, ale to może nie na tą chwilę, ale jest to etap pewien, który po skończeniu tejże szkoły postanowiłem oczywiście do Krakowa, najbliżej to Mekka nasza, tutaj ludzi z południa, z Podkarpacia, z Małopolski, prawda, tam powiedzmy górali i tak dalej. Znalazłem się w Krakowie po maturze w 1984 roku, tak. Kto był wtedy dla ciebie ważny i dlaczego? Myślę tu o profesorach bądź osobach ze środowiska artystycznego. Ze środowiska artystycznego generalnie cały Kraków to jeden wielki tygiel i mnóstwo postaci w tym czasie po Krakowie chodziło. Można było dotknąć organoleptycznie powiedzmy Beresia, Hasiora czy Kantora, którzy spektakle tutaj czy wystawy tworzyli w Krzysztoforach czy w innych miejscach. W Nowej Hucie przecież jeszcze był Szajna w tym czasie. Te postacie są mi bliskie, gdyż jednak to są plastycy, czy to z teatrem związani, czy powiedzmy bezpośrednio, ale są to sztuki plastyczne, wizualne. Bardzo dużo emocji i była taka historia, że jak Nowosielski przechodził, to nie śmiałem go dotknąć kompletnie. No, a moi koledzy studiowali u niego, prawda? A u kogo studiowałeś ty? Ja studiowałem na rzeźbie. Rzeźba to jest taki wydział, który pierwszy rok zawsze jest wspólnie. Nie wiem jak teraz generalnie. Od drugiego roku wybiera się pracownię. Ja zmieniałem co roku pracownię, żeby się nie zmanierować myśleniem czy aurą mistrza. Mhm. Więc co roku zmieniałem pracownię i uważam to za słuszne. Twoja pracownia jest niezwykła pod wieloma względami. Nasi słuchacze będą mogli to zobaczyć w obszernym fotoreportażu na stronie internetowej projektu Rzeczy Piękne. Jesteś tu otoczony swoimi pracami. Czy lubisz je mieć blisko siebie, czy w zasięgu ręki, a może po prostu trudno ci się jest z nimi rozstać? Ja tutaj mieszkam, jest to pracownia, mieszkanie. Generalnie mieszkania jako takiego nie potrzebuję, raczej właśnie pracowni. I to mieszkanie, które kiedyś było pracownią właśnie Jacka Malczewskiego przecież, zostało podzielone działowo przez właścicielkę, która wynajmowała, a to jest rodzina pani Jadzi, obecnej właścicielki. Prace są i będą, bo w pracowni zawsze jest na nie miejsce. W końcu je się tutaj wykonuje i tyle. Ale mam swoje takie ulubione, więc jak ktoś wejdzie, to jest retrospektywa. Tu mam pracę sprzed 40 lat, nawet które już nie ujrzą światła dziennego poza tym pomieszczeniem. Tego nie wiesz. Wiem, że nie planuję ich się pozbyć. Jest Aha. ich parę. Posiadam prace, które oczywiście do galerii wstawiałem jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o kwestie sprzedaży, bo może też to by cię interesowało, to kułem sobie taką formułkę, że dzieci jednak muszą wychodzić, trzeba się dzielić, muszą iść w świat, żeby zarabiać na tatusia, bo tatuś musi płodzić dalej. No. I jest to, myślę, właściwe podejście do problemu rozstania się. Nie robię to wyłącznie dla siebie, ale też żyję z tego i staram się, przynajmniej się staram. Tak. Gromadzisz też inne ciekawe przedmioty, które, jak przypuszczam, mają dla ciebie znaczenie symboliczne lub też sentymentalne, a może stanowią dla ciebie inspirację samą w sobie?
Posiadam ciekawy zbiór, owszem, kamieni, które gdzieś napotykam na swojej ścieżce. Zbieram gwoździe, stare kute posiadam z różnej epoki, XVII, XVI, nawet i gotyckie posiadam oryginały. Zbierałem je pracując w różnych miejscach. Miałem epizod konserwacji, więc w Gdańsku przy kościele Jana udało mi się też jakoś odkopać parę pięknych oryginałów. Są to przecudowne gwoździe, które posiadają niezwykłą symbolikę oczywiście. No, można sobie tłumaczyć każdy w swój sposób jaką. No. Przedmiot sam w sobie posiada energię. To już fizycy, naukowcy doszli do tego. Anima dusza przecież jest w tym jakiś rodzaj energetycznej duchowości. W każdym przedmiocie to jest bezsprzecznie prawdziwe. Mam taką jedną ciekawostkę. Jak moja córka miała 5-4 lata, uwielbiała wskakiwać na miotłę na przykład, proszę Państwa. I proszę, jak wyobraźnia dziecka potrafi być lotna i cudowna. Ta miotła zmieniała się w konia, w rumaka. Frajda niesamowita. Ożywiamy przedmioty. To jest wartość niezwykła, a sztuka to posiada. Sztuka potrafi wskrzesić i jednocześnie zgładzić, ale i znowu wskrzesić. Niezwykłą funkcję spełniam. Także przedmioty, które zbieram, posiadam, są bardzo proste, są ubogie przede wszystkim. Tak jak powiedziałem, jest to jakiś gwóźdź, kształt kamienia, kolor jego, no ale mrugają do mnie i podnoszę, biorę do kieszeni i idę do pracowni, stawiam, patrzę i w pewnym momencie jest już kolekcja. No. Choroba, co z tym dalej robić? No to półeczka, gospodaruje się jakąś przestrzeń i przyglądam im się, a one mnie. Od ponad 30 lat tworzysz prace rzeźbiarskie i reliefowe, wiernie oddając w nich swoje zafascynowanie naturą, ziemią i człowiekiem. Czy w ostatnim czasie pojawił się jakiś nowy temat, który eksplorujesz? Ach, ja mam parę tematów, które niejako prawie równomiernie realizuję, gdyż trochę przed świtem wstaję koło 4 do 8. Pracuję nad reliefami tu wewnątrz. Później jak jest dobra pogoda, to schodzę na dół na podwórko, na którym mam slums atelier, tak teraz nazywam swoją budę, 50 na 3 metry kwadratowe powierzchni użytkowej. Sztuka jest komunikatem, a on musi mieć formę. Twoje prace mają formę rzeźb, płaskorzeźb, reliefów i przestrzennych instalacji. Która forma jest ci szczególnie bliska i dlaczego? Bo jak rozumiem, każdy z tematów, które realizujesz, i forma jest dla ciebie ważna. Zdecydowanie. Stawiam na formę. Poszukuję ciągle nowych form. Oczywiście są jakieś kontynuacje. Temat, powiedzmy, jest w rozwinięciu, więc jest tych prac trochę więcej. Jest temat, później dobieram materiał, a materiał, czy to jest kamień, czy to jest metal, czy to jest drewno, każdy z tych materiałów ma inne właściwości, inną strukturę i budowę. I on mówi mi, do jakiego momentu mogę się posunąć, poszukując danej formy. Ta forma musi być niezwykle jednak bliska materii, z której wychodzi. To jest ten animizm, właśnie duchowość materii pewna. To bardzo ładnie Brancusi zrobił w swojej twórczości. To bezsprzecznie wielki artysta. Jestem ciekaw nowych form i próbuję zaskoczyć sam siebie, no jednak cały czas. Maćku, nieustannie zachwycają mnie twoje reliefy, ukształtowane w geometryczne, rytmiczne i barwne kształty, pełne metafory. Dlaczego tworzenie struktur, układów i wzajemnych relacji elementów tak cię pociąga? A reliefy barwne to jest temat, który niejako rozpocząłem
na Borku Fałęckim 20 lat temu, jakoś tak, zacząłem rozmyślać nad charakterem i formą bardziej minimalistyczną. Minimalizm ma coś w sobie, co mnie ujęło, nie gadulstwo. I rozpocząłem od reliefu w drewnie. W pewnym momencie skończyły mi się deski, ja bardzo lubię deski stare, im bardziej zniszczone, tym lepsze, ubogie jakoś tak w sobie sam. I nienasycenie doprowadziło mnie do tego, że pomyślałem, że przyszedł, zdaje się, czas, żeby biorąc to, co mam pod ręką, czyli płótno, troty, zacząć robić je na płótnie. Nie dość, że będą lekkie, to jest to metoda malarska poprzez dodawanie. Zrobiłem masę tak zwaną stolarską, którą do dzisiaj używam. To nie jest nic nowego. Troty, klej, kreda, trochę olej lniany. Robi się masę. I tym medium rozpracowywuję na płaszczyźnie płótna te swoje reliefy, które no, z minimalistycznych zrobiły się jednak analityczne bardzo i cóż, no, wciągnęły mnie. Tak mnie wciągnęły, że do dzisiaj właściwie tymi wczesnymi porankami to nimi się zajmuję. Temat tak widzę, że jest na parę lat rozciągnięty, także nie ma nudy. Michał Anioł mawiał: geniusz to wieczna cierpliwość. Skąd w tobie tyle niewzruszonego spokoju i cierpliwości w kształtowaniu struktur reliefów i setek, a czasami tysięcy małych kształtów na płótnie? Ach, no, cierpliwi będą wynagrodzeni. Mam taką nadzieję przynajmniej. Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość. To również słowa Michała Anioła. Odnosząc się do tej myśli, chciałam cię zapytać, czy dążysz do doskonałości w formie, czy raczej bawisz się formą? Raczej bawię się formą, ale na poważnie. Doskonałość, czy jej brak, pcha mnie do działania i to jest impuls najistotniejszy, wydaje mi się. Czuję, że w takim procesie tworzenia pomaga ci bardzo równowaga duchowa. Brak równowagi duchowej jest zaczątkiem procesu twórczego. To jest, wydaje mi się, bardziej istotne. Spokój wewnętrzny, myślę, że uśpiłby moją czujność. W twoich reliefach pojawia się rytm, a rytm jest jak muzyka. Czy tworząc słuchasz muzyki, czy ona cię prowadzi? Słucham muzyki, owszem, jak najbardziej. Nie mam tutaj sprzętu, bo byłby zniszczony, bo kurzy się bardzo i tak dalej. Wystarczy mi radio czy telefon, z którego też potrafię puścić jakąś muzykę, ale ona zawsze jest, powiedzmy, za plecami. Nie może być główną siłą motoryczną. Raczej ma głaskać moje plecki i uszy delikatnie. Nie przeszkadzając w tym głównym działaniu plastycznym, którym się zajmuję. Nie zniósłbym jakiegoś mocnego hard rocka, który zagłuszyłby moją koncentrację, bo tu no jest sprawa koncentracji i jednak wyciszenia wewnętrznego. Leciutka muzyczka, bardzo różnej słucham. Zazwyczaj jest to przy reliefach na przykład bardzo wspaniale muzyka poważna, czy nawet opera. Jak kończę, to wtedy tak, takie preludium można podłączyć i jest zakończenie, to się wtedy tak dzieje, już sąsiedzi krzyczą: gospodyni, panie Maćku, proszę tam troszkę spokojniej. W swojej twórczej pracy wykorzystujesz drewno, kamień, brąz, łącząc je czasami z elementami ze szkła, metalu czy pleksiglasu. Który materiał lubisz szczególnie, a z którym się zmagasz? Mówiłeś już tutaj wcześniej trochę o drewnie. Powiedz proszę, który lubisz najbardziej? Tak, no jestem dość znany z tego, że pracuję w drewnie, a drewno dotknąłem w liceum plastycznym, chodziłem do miejsca piastowego i tam był wydział formy użytkowe. Drewno i tkanina. Ja akurat byłem na drewnie
prowadził profesor Górka, wspaniały rzeźbiarz, no, niezwykły pedagog generalnie, który nas uwrażliwił niesamowicie. Do dzisiaj mi to jakoś zostało na tą materię drewna. To jest bardzo trudny materiał, jest trudniej pracować w drewnie niż w kamieniu. Tutaj mógłbym się z koleżeństwem rzeźbiarskim wspierać i będę to podtrzymywał zawsze, bo drewno jest, to jest materiał, to jest ciało, to jest żywa istota, drzewo, istota żywa, a drewno, ciało, drzewa i cała anatomia tegoż materiał, no, niesie za sobą dużo, dużo niespodzianek i nieporozumień. Nic na siłę. Cierpliwość i skupienie i patrzenie na tą materię doprowadzi do ciekawych efektów. Trzeba się dogadać z materiałem. Ale tęsknię i lubię kamień niezwykle, bo to jest materiał zaś, który posiada w sobie jak żaden inny jedną tajemnicę, a mianowicie ciszę. Uwielbiam kamień za jego ciszę. Drewno chodzimy, skrzypi, pracuje. Śpiewa, pracuje. Tak. Taka jest różnica. Sytuacja ze szkłem jest tego typu u mnie. Bardzo lubię, bo to jest zaś materia przeźroczysta. Wpadające się światło rozszczepia się i tak dalej. No, metafizyczna w ogóle historia od piasku, od kwarcu. Później ogień, żar, przetapianie. To jest alchemiczny materiał. Ale jak widzę architekturę dzisiejszą, te balkony, balustrady z szyb, to jestem przerażony kompletnie. Jestem przerażony. Takie gilotyny z tych balustrad są porobione. Nie znoszę tego kompletnie. Nie czuję tej architektury dzisiejszej. Kolorystyka jeszcze czerni i tak dalej. Także pozdrawiam architektów. Wiem, że maksymalnie zatracasz się w sztuce i skupiasz się tylko na twórczości. Jak wygląda twój dzień? Jak wygląda dzień artysty? Jak każdego człowieka, śpimy jawa sen. Ja wstaję dosyć wcześnie. Nie zawsze tak było oczywiście. Każdy czas, wiek, teraz mam 58 lat, więc no już chyba przyszła pora. Wstaję wcześnie. Ja zawsze słyszałem, że babcie wcześnie wstają i widziałem, jak moja babcia wstawała wcześnie. No starsi ludzie tak mają. No ale bardzo mi odpowiada ten ryb. Jest cicho, noc. Świt, blady świt. Świt, tak. Jutrznia, powiedzmy, to wszystko nastraja. Piękna muzyka leci w dwójce. Wówczas, bo noc należy jednak do klasycznej muzyki, w tymże radiu. Nie wiem, czy nie robię reklamy, czy w każdym bądź razie. Ja też słucham dwójki. Bardzo się cieszę i kręcę się. Jak jestem w tak zwanym transie pracy, to wyskakuję, nawet się nie myję, tylko patrzę, co zrobiłem wczorajszego dnia, powiedzmy. I dopiero wtedy, po wglądzie, higiena, woda, zioła parze, herbata, kawa, no i zaczynamy. Poranne rytuały. Tak. Oczywiście patrzę na pogodę. No wszystko, co jest związane z naszym jakimś zawsze poszukiwaniem dobrego nastroju, bo tak jest. To jest istotne, żeby się nastroić i ruszyć w tą podróż w nieznaną, bo sztuka to jest podróż w nieznaną i bardzo to lubię. Zgodziłeś się wpuścić mnie z fotografem do wyjątkowej części swojej pracowni, pomieszczenia o nazwie Kaplica. Powiedz, co się tam rozgrywa. Sztuka bezsprzecznie jest świecką religią, więc mam i kaplicę, no po prostu. Jest kaplica, jest ten taki obszar intymności, a pracownia jest takim przecież miejscem, więc jest walka, która się toczy we mnie i efektem tej walki są takie, a nie inne rzeźby. Od motywów bardzo sakralnych po erotykę, to wszystko jest jedną wielką wspólnotą tajemnicy ludzkiego żywota.
Zajmujesz się również rzeźbą pomnikową i sakralną. Gdzie znajdują się Twoje prace? Wymień kilka z nich. Sztuka jest sferą sakrum generalnie, więc kiedyś, owszem, po akademii miałem przyjemność wykonać parę prac, a to związane z moimi zainteresowaniami, też tematyką biblijną, dokonałem paru rzeźb, które obecnie są w świątyniach, na przykład w Międzybrodziu jest figura ukrzyżowanego. Także posiadam w Sanoku, w muzeum, dwie prace. Już należą do tego mojego okresu reliefów na płótnie. Właściwie jest jedna deska i jedno płótno. Landschaft i także zapraszam do Muzeum Historycznego w Sanoku. Można tam zobaczyć dwie moje prace. Poza tym w Jaśle posiadam dwie realizacje, pomnik świętego Antoniego i grób nieznanego żołnierza w parku. Kamień i metal. Bardzo ciekawa rzeźba pomnikowa. Czy rzeźba musi być wpisana w swoje miejsce? Oczywiście, rzeźba należy do pleneru. Ona wychodzi z pleneru, tak jak drzewo rosnące. Ono się kształtuje pod wpływem tego, na jakiej ziemi rośnie, czy w zagęszczeniu, czy samotnie. Cały urok i plener, otoczenie ma niezwykły wpływ na kształt tegoż dzieła. A czy rzeźba powinna intrygować, wywoływać emocje? Powinna jak najbardziej. Inaczej jest obojętna i nieudana po prostu. Do kosza. Maćku, a powiedz proszę, komu potrzebna jest dzisiaj sztuka współczesna? Jak myślisz? Plemieniu ludzkiemu sztuka współczesna jest potrzebna jak najbardziej. Każdej istocie, nawet nie zdającej sobie sprawy z tego. To jest światło przenoszące nas w lepszy wymiar. Sztuka współczesna odwołuje się do różnych kodów. Do jakich odwołuje się twoja? Tajemnica, kultura, uprawa roli. Archaiczna, pierwotna, starożytna, archeologia, antropologia, psychologia, biologia, filozofia, fizyka, metafizyka. To wszystko, co mnie otacza. Bardzo ładnie, tak mi się teraz przypomniało, powiedział na ten temat poznański Berdyszak, artysta. Jan Berdyszak. Tak, paletą artysty jest kosmos, no, jakoś tak to powiedział. Zgadzam się całkowicie z tą jego słuszną refleksją. A co myślisz na temat antyinteligenckiego przekazu? Ja też bym tak potrafił, który często pojawia się jako komentarz do sztuki współczesnej. Ach, tu jest kwestia niedouczenia. Szkolnictwo jest bardzo kiepsko ustosunkowane do plastyki. Nie wiem, czy w ogóle jest plastyka w podstawówce dzisiaj, yes. Bo za moich czasów był i muzyka, była plastyka jako przedmiot. Ale z tego, co widzę, to należy edukować, bo nie tylko matematyka, fizyka, język polski, ale plastyka stanowi jeden z bardziej poważnych punktów, który nas rozwija. Rozwija nas intelektualnie, ale rozwija tą drugą część niezwykle istotną, wrażliwość. Bez wrażliwości jesteśmy cały czas w stanie wojny. Czy wiesz, gdzie, pod jakie adresy trafiają twoje prace? Prace moje są w zbiorach prywatnych za granicą i w Polsce. No. Maćku, Albert Einstein podkreślał, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Wyobraźnia to uskrzydlona mądrość. Tyle w tym temacie, to powiedział Hasior. Nie ma piękniejszego sformułowania. Dziękuję. Kiedy przychodzą do ciebie dobre pomysły? Bo wiadomo, że nie przychodzą tak od razu, tylko w najmniej oczekiwanym momencie. Tak myślę. Pomysły przychodzą podczas pracy, po pracy i przed pracą. No. Umysł pracuje cały czas. Nieustannie. Należałoby, już tak pomyślałem sobie parę razy, że są takie chwile, że chciałbym tak tą głowę tak odkręcić. Prawda? Albo wyłączyć. Odkręcić, wyłączyć, no jest do tego też, prawda,
są metody, czyli pójść w krzaczki tutaj, posiedzieć nad Wisłą i człowiek naprawdę wtedy odpoczywa i jest ta głowa faktycznie zmielona. Ale ten szkicownik zawsze mam w kieszeni, powiedzmy, gdzieś tam notuje się to, co przychodzi też i tam. No. Tak, a czy zdarzyło ci się kiedyś czekać na inspirację? Och, latami. Mam tu prace, które są rozpoczęte gdzieś. Instynkt mnie tak pociągnął, że zrobiłem coś, czego kompletnie nie rozumiem i patrzę na to już powiedzmy 10 lat nawet. I dopiero po tym czasie przychodzi jakieś takie oświecenie i wiem, co mam dalej zrobić z tym. No, mam parę takich prac, owszem, więc ten rodzaj pracy potrafi zaskoczyć. To jest niebywałe, ale niezwykle prawdziwe i czasami nawet dowcipne, powiedzmy. Czy możesz mi zdradzić, co takiego znajduje się w twoich dziennikach pokładowych? Jest tam słowo i rysunek. No, ale tego, czego nie mogę wyrzeźbić, to zapisuję słowem, bo właśnie skoro nie mogę tak, to jest też i słowo. I ono mi daje to poczucie, że w tym obszarze jakoś dopełniam te swoje wszelakie refleksje nad rzeczywistością. Czy twórczość jest dla ciebie wyrazem buntu, czy przejawem wolności? Twórczość jest przejawem buntu w przybijaniu się do wolności ducha mego. Bunt jest konieczny, to jest siła napędowa naprawdę. Maćku, dziękuję ci, że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać i opowiedzieć mi o swojej twórczości. Twoja pracownia jest miejscem magicznym. Cieszę się, że mogłam tu z bliska jakby dotknąć tej prawdziwej sztuki. Życzę ci niesłabnącej energii twórczej i przekazuję ci życzenie wielu osób, które cenią twoją sztukę. Otóż z niecierpliwością czekamy na twoją nową wystawę. Bardzo dziękuję. Było mi niezmiernie miło porozmawiać, wynurzyć się z tych kazamatów, powiedzmy. I no, wystawa to jak najbardziej, mam tam jakieś propozycje, ale wszystko musi być przepracowane, zrobione wtedy z ochotą. Wezmę się za zrobienie wystawy. No zobaczymy, czas robi swoje, a ja tutaj mam trochę do wykonania jeszcze tematów. Jak skończę, to zobaczymy, co będzie. Wszystkiego dobrego, Maćku. Dziękujemy bardzo. Ja także. Wszystkiego dobrego. Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany ze środków Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.